Żonę. Po wyjeździe pociągu pośpiesznego ze stacji Olomouc matka z dwiema córkami wyszła do toalety. Czy drzwi nie były domknięte? Tego nie musiało być widać. Młodsza córka czekała na mamę przy drzwiach, gdy pociąg nabrał prędkości. Według komisji drzwi przy prędkości 111,5 km otwarły się. Wtedy dziecko wypadło. Ratownicy nie mogli jej już pomóc. Lekarz po przyjeździe znalazł ciało małej dziewczynki bez oznak życia. Śmierć poniosła na miejscu. Jeszcze nie wiadomo, jak otwarły się drzwi. Przyczyn mogło być kilka. Na stronie chowania wlakowej czety postupu doprawcy czeskich drach. Albo spóźniony pasażer, który drzwi nie domknął, albo ktoś przy nich manipulował. Kolejowa komisja sprawę przekazała policji. Ta prowadzi śledztwo względem niedbałości. Badanie przesiewowe nie powiodło się, ale trwa dalej. W województwie morawskim w ostatnim roku stwierdzono dziesiątki niezamkniętych drzwi w pociągach.